Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku poradnikowym do gry The Division 2. Dzisiaj postaram się wyczerpać temat odnośnie punktów kontrolnych, kiedy zacząć je przejmować, po co, do czego one służą, a jest to bardzo ważna rzecz i przydatna, dlatego zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od tego, kiedy zacząć przejmować punkty kontrolne, kiedy to się zaczyna nam opłacać, tak żeby nie marnować naszego czasu. Punkty kontrolne możecie zacząć przyjmować moim zdaniem dopiero po wbiciu 30 poziomu i przejściu na pierwszy poziom świata. Wtedy możecie zacząć punkty kontrolne przejmować, wtedy to się w miarę opłaca, bo jeżeli zrobicie to przed poziomem 30, to po ukończeniu jednej z głównych misji stracicie wszystkie punkty kontrolne, które przejęliście i szkoda trochę na to marnować czasu. Ja osobiście dopiero teraz będę zaczynał przejmować punkty kontrolne, kiedy mam już czwarty poziom świata, przy czym zauważyłem, że ten świat się strasznie porusza. Większość punktów kontrolnych jest bardzo często tracona, ale też często ktoś przyjmuje nam punkt kontrolny, ci ludzie nasi, którzy są z osad wysyłani, i zobaczcie, jak ten świat żyje. Tutaj widać, że są wysyłane jednostki, na przykład tutaj przeciwnik idzie na nasz punkt kontrolny, tutaj nasi idą też na ich punkt kontrolny podbić i czasami im się to udaje, czasami nie. Tak samo te surowce są dostarczane, my też możemy to robić, tutaj fajne rzeczy wypadają, więc ten świat bardzo, bardzo żyje i dopiero później właśnie, pod koniec tego wszystkiego, warto je przyjmować. A teraz, dlaczego warto przyjmować punkty kontrolne? Jedną z rzeczy przydatnych, taką podstawową, jest to, że do punktów kontrolnych możemy się szybko przenosić. I tak jak na przykład będziemy mieli do zabicia jakiegoś bossa, na przykład, który będzie w tym miejscu, bo też się pojawia, no to szybko przenosimy się do punktu kontrolnego i będziemy mieli bliższą trasę, żeby tam do tego bossa pójść. To jest taka podstawowa rzecz. Druga podstawowa rzecz jest to, że w punktach kontrolnych jest oficer, który potrzebuje zapas surowców. Te surowce ciągle zbieramy na mapie, także ja polecam je zbierać, uzupełniać, i jak przekażemy mu odpowiednią ilość surowców, na przykład tutaj zaraz zrobimy wodę, damy mu, zobaczyć, o tak, i uzupełnimy mu te braki, czyli wszystko musi być powyżej 50, tak na razie z tego wnioskuję, ze swojego doświadczenia, które miałem, to dostajemy przez 10 minut buffa, gdzie nam się w odległości 20 metrów wyświetlają wszystkie skrzynki rzeczy do zebrania, czy to są plecaki, torby z surowcami, to wszystko. Wtedy łatwiej wszystko dostrzeżemy, nawet przez ściany, przez sufity, przez podłogi, i łatwiej nam będzie zbierać dalej surowce i sobie to wszystko odnawiać. Kolejną podstawową rzeczą, która jest istotna, jest to, że gdy przejmiemy punkt kontrolny, na początku będziemy mogli zebrać jedną skrzynkę z bronią, jedną skrzynkę z ekwipunkiem i jedną taką skrzynkę lepszą, są w niej lepsze przedmioty, zazwyczaj dwa, czasami bonusowo trzy, no może być na przykład broń i część ekwipunku, i to wygląda w ten sposób. I za pierwszym razem będziecie mieli do otworzenia, gdy przejmiecie punkt kontrolny, jeszcze tą żółtą skrzynkę. Natomiast jak już przejmiecie ten punkt i na przykład tutaj chyba akurat musi minąć doba, to te skrzynki, te dwie, no plus te takie na surowce, one się częściej co prawda uzupełniają, ale ta na ekwipunek i ta z bronią uzupełniają wam ci ludzie, którzy chodzą na wyprawy. I tak jak tutaj na mapie widać, o tutaj, te skrzyneczki, no to oni zbierają tak naprawdę dla was surowce, no plus uzupełniają surowce u tego oficera, żeby oni, muszą mieć tutaj te surowce, żeby nie upadły te punkty kontrolne. To jest ważne, żeby to kontrolować i dostarczać surowiec dla nich. To oni będą wam znosić te rzeczy i uzupełniać. I to jest darmowa opcja, żebyście mogli sobie zbierać ekwipunek, żebyście mogli szybciej wbijać ten maksymalny poziom. A oni przynoszą tutaj też, tak jak widzieliście, i złote przedmioty, i przedmioty, które są wam potrzebne do złożenia seta. Punkty kontrolne możecie też przejmować czasami, jak macie misje w osadach, na przykład daj 50 zasobów w Southwest
w punkcie kontrolnym. To wtedy musicie ten punkt kontrolny jeden przejąć i dać tam te surowce, żeby wam się uzupełniło. I tak, w ten sposób. Jeżeli zrobicie punkt kontrolny, na przykład na pierwszym poziomie świata, to ja na waszym miejscu bym nie otwierał tej żółtej skrzynki, bym poczekał o tej żółtej skrzynki, bym poczekał, aż osiągniecie ten czwarty, piąty poziom świata i dopiero wtedy ją otwierał, bo ona jest tylko jednorazowa. I jeszcze a propos tych różnych punktów kontrolnych, to one mają takie poziomy, tak jak tutaj, 1, plus 1 i tak dalej. I teraz, gdy wyskoczył mi ten czwarty poziom świata, dostałem informację, że one mogą się zmieniać na przykład na 0,2 i chyba też 0,3. I wtedy jest lepszy loot. Są one trudniejsze do zdobycia, ale jest lepszy loot w tych wszystkich skrzynkach. Obecnie nie mam ani jednego 0,2, przy czym ten level maksymalny, ten czwarty poziom świata, mam już od 2 dni i tutaj nic się nie zmieniło. I nie jestem pewny, czy trzeba poczekać, aż uruchomią piąty poziom świata, czy to jakoś na innej zasadzie działa. Ale w ten sposób też, no też warto o tym pamiętać, jak będziecie przyjmować wszystkie punkty kontrolne. Jeżeli chodzi o temat punktów, to chyba wszystko. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Jeżeli potrzebujecie jakiś poradnik z Divizji, piszcie śmiało, to ja wam nagram. Na przykład może chcecie się dowiedzieć, jak zdobyć taką ładną maskę, a masek jest 12 do zdobycia i zdobywa się je troszkę w inny sposób niż w Division 1. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.